Dzień dobry. Dzisiaj będziemy bawić się w powtórzenie. Powtórzenie z rozdziału 4 dla klasy 8. Jest to Polska po II wojnie światowej, czyli okres PRL-u. Także lecimy z powtórzeniem. Dobra, zacznijmy sobie od pojęć standardowo i tutaj będziemy sobie szli w kierunku strajków, czyli tych protestów przeciwko władzy komunistycznej. Wiem, że one są problemem, więc zacznijmy sobie od tego i będziemy szli w sumie to chronologicznie. Pierwszym będzie poznański czerwiec. Będziemy tu mieli niezadowolenie, które będzie wynikało oczywiście ze strony robotników, z tego, że robotnicy są z zakładu przemysłu metalowego imienia Stalina, czyli nigdy dzisiejszych imienia Hipolita Cegielskiego. Wcześniej doszli niby do porozumienia z władzą, ale oni się wycofali z ustaleń, do niczego nie doszło i 28 czerwca 1956 roku doszło do strajku. Robotnicy wykorzystali wtedy to, że w Poznaniu mieli się zjawić również goście z zagranicy i to miało być przy okazji targów poznańskich, międzynarodowych targów poznańskich, czyli poznański czerwiec. Kolejne to studencki marzec. Mamy rok 1968. Podczas wystawienia Dziadów, w reżyserii Kazimierza Dejmka, Dziady są Adama Mickiewicza, doszło do różnych rozruchów i komuniści uznali, że jest to dzieło, które traktuje o nich. Jest to dzieło ponadczasowe i doszło do tego, że zostało to dzieło ściągnięte z afisza. To spowodowało dosyć duże strajki studenckie. Mamy 8 marca roku 1968. Studenci, którzy strajkowali, zostali spacyfikowani przez Milicję Obywatelską oraz przez ZOMO. Czym było ZOMO? Powiemy sobie nieco później. Kolejne to wydarzenia grudniowe. To jest rok 1970, czyli grudzień 1970 roku. I tutaj dochodzi do jednych z takich dosyć dużych kryzysów, zresztą jak się okazuje największy podczas rządów Gomułki. I tutaj będziemy mieli przede wszystkim strajki w Trójmieście na Wybrzeżu, gdzie Kociołek, czyli wicepremier, będzie mówił, że jest w porządku, wracajcie do pracy. A niestety wojsko i milicja przywita ich ogniem. Zginie wiele osób i to doprowadzi do ustąpienia, właściwie do ściągnięcia, nie ustąpienia, Gomułki ze stanowiska pierwszego sekretarza. Tego co prawda nie ma w tym rozdziale, bo jest w następnym, ale żeby sobie to ładnie usystematyzować, idziemy sobie do wydarzeń czerwcowych, czyli rok 1976. Są to strajki przede wszystkim takie uliczne w Ursusie, Radomiu oraz Płocku i tutaj będziemy mówili sobie o tym za czasów Gierka, czyli Gierek, jak to jest w filmie Gierek, gdzie tak ciekawie on był tutaj opowiedziany. W każdym razie jest to tam ładnie przedstawione, że on nie chce używać ostrej broni w stosunku do protestujących, więc wprowadzono ścieżki zdrowia, czyli pałowanie tak naprawdę w szpalerze milicjantów, zomowców, wybijanie z głowy chęci do strajków na raz następny. Dobra, i ostatnia rzecz to już jest coś, co będziemy sobie mówili już stricte w następnym rozdziale, czyli sierpień 1980. To będzie strajk w Stoczni Gdańskiej imienia Lenina, tam gdzie będzie Wałęsa i tak dalej. Więc z takich podstaw, które mamy do pojęć, to wszystko, ale pojawił się tam jeszcze przecież Polski Październik. Ale Polski Październik, nie są to strajki, jest to moment, kiedy władzę przejmuje tak naprawdę Gomułka. To jest rok 1956 i tutaj będzie to okres takiego spokoju, takiej odwilży. To jest też związane z tym, że Chruszczow wygłosił swoje przemówienie na tajnym referacie w 1956 roku. Więc jest to sposób odwilży, gdzie będziemy mieli pewne prawa, będziemy mieli tych, którzy byli w Poznaniu chwyceni i trzymani, powiedzmy, w więzieniu, będą wypuszczeni, będzie amnestia. Wyszyński nawet zostanie wypuszczony z internowania, więc rzeczywiście to będzie dawało dosyć duże, przynajmniej tak Polacy myśleli, szanse na lepsze jutro. Szabrownictwo to jest sposób Polaków na zarobek. Po prostu rabowanie poniemieckich dóbr przez Polaków, które czekały tak naprawdę na tych Polaków, którzy będą ściągnięci z zagranicy. Repatriant. No to jest właśnie osoba taka, która jest ściągana z zagranicy, czyli straciła swoją ojczyznę, jako że Polskę, w wyniku zmiany granic i wojny. No i tutaj jedno z drugim się będzie jak najbardziej wiązało. Plan trzyletni. To jest plan między 1947 a 1949 rokiem i jest to jedyny plan, który został zakończony w pełni sukcesem i mało tego, 2 miesiące przed czasem. To będzie rzeczywiście sukces dla komunistów propagandowy przede wszystkim, bo chodziło o podniesienie jakby stopy życiowej Polaków, chodziło o to, żeby troszeczkę ten przemysł spożywczy, przemysł lekki ruszyć praktycznie ze stagnacji powojennej, ale wtedy jesteśmy właściwie inaczej, nie mamy nic, więc każda rzecz nas cieszy, więc ten poziom życia jednak się mimo wszystko podniósł. Mała stabilizacja. To jest inaczej też ten polski październik, tak można by to było powiedzieć, ponieważ jest to okres rządów Gomułki. A dlaczego mała stabilizacja? Dlatego, że było to od tytułu sztuki Tadeusza Różewicza, gdzie mieliśmy nazwę właśnie małą stabilizację w tytule.
Bitwa o handel. Bitwa o handel to przede wszystkim sposób władz komunistycznych na walkę z prywatnymi firmami, prywatnymi właścicielami, którzy według komunistów będą odzyskiwać zyski z prywatnej działalności, a to doprowadzi do odrodzenia się kapitalizmu, więc przystąpiono do nacjonalizacji handlu. Puławianie. Puławianie jest to jakby grupa młodych działaczy w PZPR-ze. Wzięła się nazwa od ich siedziby przy ulicy Puławskiej w Warszawie. I oni chcieli utrzymać jakby socjalizm, ale z pewnymi reformami. Z kolei Natolinczycy, to jest nazwa z kolei od Natolina, gdzie znajdował się pałacyk Rady Ministrów, i oni mówili, że reformy mogą zagrozić komunizmowi, więc winą za tą sytuację obarczono przywódców PZPR, którzy byli żydowskiego pochodzenia. I tu będziemy mieli później między innymi kulminację tej antysemickiej działalności w 1968 roku, bo ten studencki marzec był tylko preludium do tego, co będzie działo się później. Plan sześcioletni, czyli lata 1950-55. Tutaj chodziło o rozwój przemysłu ciężkiego, zbrojeniowego i między innymi jedynym sukcesem, który możemy powiedzieć, było to, że powstała nowa huta pod Krakowem, teraz dzielnica, chociaż produkcja wzrosła o 250% i my staliśmy się chyba po raz pierwszy w historii w pełni z uprzemysłowionym państwem. To niestety, ale problem pojawił się u tych takich dolnych części, powiedzmy, naszego życia społecznego, czyli były niestety bardzo wysokie wzrosty koszty produkcji, ale żywności. To pogłębiło niestety braki w zapatrzeniu sklepów i niezadowolenie oczywiście społeczne. Cud nad urną. To są wybory do Sejmu Ustawodawczego w roku 1947, gdzie były one całkowicie sfałszowane i nieoficjalnie wybory prawdopodobnie wygrałoby PSL, PSL Mikołajczyka, natomiast oficjalnie 80% otrzymało PPR. Referendum trzy razy tak. Referendum z roku 1946 i tu były trzy pytania, które były zadane o to, czy jesteś za likwidacją Senatu, za przeprowadzeniem reform społeczno-gospodarczych i czy jesteś za uznaniem granicy na Odrze i na Nysie Użyckiej. Oczywiście komuniści chcieli trzy razy tak, opozycja mówiła trzy razy nie, a wyniki i tak sfałszowano. Więc generalnie po co cała ta szopka i tak mniej sfałszować. Ale to było krokiem do tego, żeby później fałszować właśnie wybory 1947 roku. Przywołany przed paroma chwilami cud nad urną. List 34. To jest list, który podpisało 34 wybitnych pisarzy, intelektualistów pod wodzą Antoniego Słonimskiego i oni wystosowali list do premiera, gdzie byli oni przeciwko narastającej cenzurze. List otwarty do partii. Jak przy tych listach jesteśmy, to kolejny sobie cykniemy. To jest krytyka rządów i ogólnie PZPR-u i między innymi do więzienia za to trafiło dwóch młodych działaczy PZPR, czyli Jacek Kuroń i Karol Modzelewski. Oni później już w tym PZPR-ze nie będą funkcjonować. Komandosi. Tak jak jesteśmy już przy tym Kuroniu, to i cykniemy sobie dalej. To są generalnie jego wychowankowie. To byli młodzi działacze, którzy bardzo często zakłócali działania wieców partyjnych, ale też młodzieżowych organizacji poprzez zadawanie niewygodnych i trudnych pytań. I na czele tych komandosów będziemy mieli Adama Michnika. Socrealizm. To jest sztuka. Przede wszystkim socrealistyczna, w której będziemy mieli kult pracy, taki wszechobecny, to będzie się przejawiało w budynkach, gdzie będą plakaty propagandowe, że będziemy wszystko budować razem. W muzyce, w literaturze, ogólnie w poezji i tak dalej, w literaturze, to wszystko ma jakby pokazać to, że Polacy razem, wspólnie idą ramię w ramię odbudować nową Polskę komunistyczną w nawiasie. Centralne planowanie. No to już kiedyś sobie mówiliśmy w klasie siódmej, więc to pojawiło się wtedy w Związku Sowieckim, gdzie państwo decydowało o wszystkim, o cenach, o przede wszystkim zarobkach. Państwo było jedynym pracodawcą, więc można powiedzieć, że oni wszystko właściwie zaplanowali i stąd były te plany pięcio-sześcioletnie, które będą w Polsce obecne. Czy się stoi, czy się leży? 2000 się należy. To jest hasło popularne za czasów rządów Gierka i budowy jego drugiej Polski. A generalnie to była charakterystyka tamtejszych czasów. Chodziło o to, że pracownicy byli zdemoralizowani, zdemotywowani i generalnie było oficjalnie zakaz mówienia o bezrobociu. Bezrobocie teoretycznie w ogóle nie funkcjonowało. Więc każdy miał pracę, ale tej pracy tak naprawdę zbyt wiele nie było w zakładach, gdzie oni pracowali w sensie. Peweks. To jest generalnie sklep, a właściwie to sieć sklepów, w których można było za zachodnią walutę nabyć zagraniczne artykuły. Jednak tu trzeba było się mocno pilnować, żeby nas zbyt szybko nie pochwycono, bo skąd ty tą walutę masz? Idziemy sobie dalej, idziemy sobie do skrótów. Pierwszy skrót to MO, czyli Milicja Obywatelska. UB, Urząd Bezpieczeństwa. ZOMO, czyli zmotoryzowane odwody, tu nie ma błędu, odwody Milicji Obywatelskiej. MBP, Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. MSW, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czyli coś, co zostało zmienione później po takim
upadku, powiedzmy, że moralnym MBP, jeżeli w ogóle możemy tu mówić o jakiejkolwiek moralności. Nie. Czyli organizacja niepodległość. WIN, czyli wolność i niezawisłość. PGR, Państwowe Gospodarstwa Rolne. PPR, czyli Polska Partia Robotnicza. PZPR, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Idziemy sobie teraz do wydarzeń, do dat i tak dalej, więc ja wydarzenie, wy sobie w głowie układacie daty. Pierwsze to będzie list biskupów polskich do niemieckich. To będzie rok 1965, gdzie polscy biskupi wspomnieli w swoim liście do niemieckich, że udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. To bardzo wkurzyło Gomułkę, tak na marginesie. Kolejne to studencki marzec. Powtórzymy sobie teraz daty, będę to wszystko mieszał celowo. To jest 1968. Wydarzenia grudniowe 1970. Wydarzenia czerwcowe 1976. Poznański czerwiec 1956. Konstytucja PRL 1952. Powstanie PZPR 1948. Śmierć Bieruta 1956. I tutaj ciekawostka, że pojechał do mnie, a wrócił w trumnie. To właśnie o Bierucie było. Gomułka zostaje pierwszym sekretarzem 1956. Gierek zastępuje Gomułkę jako pierwszy sekretarz 1970. Nowelizacja Konstytucji PRL to jest 1976. To będziemy mówili już o demokracji ludowej. Także Gierek też zrobił swoje, jeżeli chodzi o politykę. Negatywne w sensie działanie. Złoty medal olimpijski polskich piłkarzy pod dowództwem, pod przywództwem trenera Kazimierza Górskiego 1972. Polscy siatkarze mistrzami świata pod dowództwem Huberta Wagnera 1974. Złoty medal olimpijski siatkarzy 1976. To było w Montrealu. W finale pokonaliśmy Związek Sowiecki. Idziemy sobie do postaci. To będzie kolejny etap. Pierwsza postać to Adam Michnik. My już o nim dzisiaj mówiliśmy, że stanął na czele komandosów, czyli tych, którzy zakłócali te obrady, powiedzmy, że partyjne i młodzieżowe. Facet żyje do dzisiaj oczywiście. To jest dokładnie, żeby była jasność. 6 lutego 2022 roku i jest naczelnym wyborczej. Gazety Wyborczej. Józef Cyrankiewicz. To jest premier za czasów między innymi Bieruta i tutaj generalnie bardzo mocno, powiedzmy, wbił się w historię, mówiąc o tym, że jeżeli ktoś podniesie rękę na władzę ludową, niech będzie pewny, że władza ludowa tą rękę mu odrąbie. To było jakby jasnym przekazem, że dojdzie do pacyfikacji dosyć krwawej tych naszych strajkujących w 1956 roku, więc Cyrankiewicz powinien być wam z tym między innymi kojarzony. Inka, czyli wyklęta, można powiedzieć, żołnierz wyklęty, żołnierka wyklęta, czyli Danuta Siedzikówna. Józef Światło, to jest facet, który był niegdyś wysokim urzędnikiem w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, ale uciekł z kraju i nadawał później w Radiu Wolna Europa swoją audycję Za kulisami bezpieki i mówił o tym, jak rzeczywiście ci komuniści przejmowali władzę. Więc było to im strasznie na rękę i wtedy to MBP zmieniło się na MSW. Konstanty Rokossowski. To jest marszałek rosyjski, który był też marszałkiem Wojska Polskiego i jak przychodzi Gomułka do rządów, to zostaje ten Rokossowski z tego urzędu ściągnięty, odesłany do Rosji, więc stąd ta mała stabilizacja, szansa na lepsze jutro. Stefan Wyszyński, czyli prymas tysiąclecia. On był internowany do roku 1956, na 3 lata, czyli od 1953 i w tym momencie będzie on tutaj jednym z ważniejszych postaci religijnych, ale też i politycznych, bo będzie prymasem Polski i będzie tutaj no, za każdym razem walczył gdzieś z tą komuną, powiedzmy, że pod kątem swoich, powiedzmy, argumentów, które mógł wygłosić chociażby w kościele. August Emil Fjeldorf Niel. To jest ten, który był od Kedywu, był dowódcą Kedywu. To on wydał rozkaz na śmierć, na zabójstwo Franca Kuczery. Później trafił też do łagru, wrócił do Polski i został później niestety, ale powieszony, bo był wrogiem też dla komunistów. Jan Nowak-Jeziorański. To jest facet, o którym już mówiliśmy sobie przy okazji II wojny. Tam był kurierem, a teraz założył Radio Wolna Europa, tą sekcję polską Radio Wolna Europa nadawanej z Monachium. Stanisław Skalski. To był as polskiego lotnictwa, skazany na procesie kiblowym. Mówię o tym, żebyście też wiedzieli mniej więcej, co to było. Chodziło o to, że oskarżony, który przebywał w więzieniu, do niego przychodził później prokurator, sędzia. Oni siadali na pryczy, w której spał wcześniej taki oskarżony, a jego sadzali na kiblu dosłownie, czyli na sedesie. Dlatego też usłysząc tam no, taki sposób wyrok śmierci, dlatego mówiło się o procesach kiblowych. No, na pewno nic ciekawego i nic przyjemnego, jeżeli chodzi o tamten okres czasu.
Stanisław Kociołek. To jest wicepremier i o nim mówiłem już dzisiaj, gdzie w 1970 roku, dzień przed pacyfikacją robotników, będzie mówił o tym, że wszystko jest w porządku, wróci do pracy, ale pamiętajcie o tym, że jest bieda, bo to wy jesteście temu winni, bo doszło wcześniej do rozruchów i sklepy to wy zniszczyliście. Idziemy sobie do ostatniej kwestii, do kwestii obrazów, o zdjęć właściwie, które będziemy sobie mówili, jakie pojawiły się, jakie powinny się pojawić w tym rozdziale. Zaczynamy. Pierwsze zdjęcie, czyli repatriacja, repatrianci, pociąg repatriantów, to jest z tym związane. I ciekawostka jest taka, że w pierwszej scenie filmu Sami Swoi, być może oglądaliście to z dziadkami bądź rodzicami, Pawlak jedzie sobie pociągiem ze swoim synem, z całą rodziną właściwie w takim wagonie i wraca on do Polski. I to jest właśnie scena, która pokazuje pociąg repatriantów. Ten pan, już znamy go, to jest Stanisław Mikołajczyk, to jest ten z PSL-u, który niestety będzie musiał Polskę opuścić przed wyborami właściwie do Sejmu, ponieważ będzie zastraszony. Część jego kolegów, przyjaciół z partii będzie trafiała do więzienia albo będzie po prostu gdzieś tam mocno poobijana, więc on też będzie musiał uciekać z Polski. Co to może być? No zobaczcie, jakie jest hasło. Głosujemy wszyscy na listę numer 3 bloku demokratycznego. Blok demokracji to blok odbudowy kraju. No, generalnie są to właśnie te wybory, o których przed chwileczką mówiłem, z roku 1947. Ta pani to jest Inka, czyli Danuta Siedzikówna. Ten pan, trzeba pamiętać o nim, to jest Witold Pilecki. To jest człowiek, który w trakcie wojny dostał się celowo, dostał się do Auschwitz. Tam przez 2 lata nie udało mu się niczego zorganizować w sensie powstania. Uciekł, a został później pochwycony i zakatowany właściwie, zabity w więzieniu. Ten pan, to już o nim mówiłem, czyli Józef Światło, który uciekł z Polski, z MBP, trafił do Radia Wolna Europa. Zresztą angielski skrót jest na mikrofonie. Kolejny pan, to jest też tam, jak się przyjrzymy, RFE, taki skrócik będzie. I tu będziemy widzieli pana Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który tą sekcję polską Radia Wolna Europa stworzył. Ten pan, to jest Bolesław Bierut. Ten, to oczywiście premier za jego czasów, czyli Józef Cyrankiewicz, ale też po jego czasie też będzie premierem. Dopiero później będzie odwołany, jak przyjdzie Gierek, tak na dobrą sprawę. Ten pan to Gomułka, Władysław Gomułka. Ten z kolei, widzimy, że ktoś z Kościołem związany, czyli prymas tysiąclecia, czyli Wyszyński, Stefan Wyszyński. Jakie wydarzenie na to zdjęcie można nam sugerować? Zobaczcie, jakie mamy hasła. Strajkuje Kraków, Łódź i Wrocław. Mamy tam, chcemy dyskusji niepałek, Warszawa z nami i tak dalej. To wszystko będzie wiązało się przede wszystkim ze strajkami. Strajkami podczas studenckiego marca, rok 1968. To zdjęcie jest niezwykle charakterystyczne dla wydarzeń grudniowych, które były w roku 1970. Ten, który jest niesiony na drzwiach, to jest już niestety, ale no, zmarły facet Zbyszek Godlewski, a dokładnie to Janek Wiśniewski. W historiografii tak się to ułożyło. Kazik nawet zaśpiewał piosenkę do filmu właśnie Czarny Czwartek, bo taką też nazwą jest to wydarzenie nazywane, Czarnego Czwartku. Tutaj no, widzimy przede wszystkim Gierka, który jest podczas przemowy takim charakterystycznym dla siebie zwrotem, czy pomożecie? I tam mieli powiedzieć, że pomożemy. Więc to mamy Gierka. Idziemy dalej. Wiec propagandowy, studenci do nauki albo syjoniści do syjonu. To jest też studencki marzec, rok 1968. To zdjęcie pokazuje wydarzenia z roku 1976. Na górze jest napis Ursus, a to tam, w Radomiu oraz w Płocku, były te wydarzenia czerwcowe z 1976 roku. Powtórzę to po raz kolejny. Dobra, to by było na tyle. Więcej nie ma co tutaj przedłużać, więc dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że pomogłem. Do widzenia.